Jest na świecie sporo rzeczy, wokół których naprawdę trudno przejść obojętnie i jedną z nich w moim przypadku była ta oto klawiatura. Jest to 60% kosztująca niecałe 60 zł. Jest to zarazem oficjalnie najtańsza klawiatura 60%, jaką do tej pory miałem okazję testować. Więc jeżeli jesteście zainteresowani wrażeniami dotyczącymi użytkowania Fury Tiger, to zapraszam Was do oglądania, a jednocześnie zachęcam wszystkich niesubskrybujących, żeby zasubskrybowali kanał, żeby poprawić tą oto statystykę. Pamiętajcie również, żeby zostawić łapkę w górę, jeżeli całość Wam się spodoba, okaże się pomocna, bądź też chcecie wpłynąć na zasięgi tego kanału. No i pod spodem możecie napisać komentarzyk o treści na przykład 60. Będzie bardzo, ale to bardzo miło. No i co, zapraszam na Instagrama, na TikToka, na Discorda, a ja przechodzę do omówienia tego taniego maleństwa. Jedyne skojarzenie, jakie mam od dłuższego czasu z Fury, to bardzo, ale to bardzo budżetowe produkty ukierunkowane w stronę osób, które lubią przeoszczędzić na wszystkim, byle jakkolwiek wyglądało i wpisywało się w jakieś trendy. Myślę, że nawet kwintesencją takiego sprzętu jest właśnie dzisiejsza klawiatura. Fury Tiger przed Wami. Jak do mnie dotarła? Otóż kupiłem ją za kwotę poniżej 60 zł. Stwierdziłem, że ciekawość jest silniejsza, szczególnie, że takiej 60 to jeszcze nie widziałem. Poprawcie mnie nawet, jeżeli się mylę, ale to chyba najtańsza tego typu klawiatura dostępna na naszym rynku. Co za tym idzie, fajerwerków raczej nie oczekujmy, byłoby to nawet ogromnym błędem, patrząc chociażby na zawartość pudełka. Klawiatura, papierowa broszura i to wszystko. I teraz chyba wypada zdradzić największą tajemnicę dotyczącą tego urządzenia. Owszem, jest to klawiatura membranowa. Co za tym idzie, w tym momencie ukończyłem kolejny achievement w swoim życiu, mianowicie testy 60% klawiatury membranowej. Także super, cieszę się, kolejny do kolekcji. Owszem, Fury Tiger to membranówka, która zgodnie z tym, co powiedziałem wcześniej, ma wpisywać się w obecne na rynku trendy mniejszych klawiatur. Dlatego też cena jest ogólnie śmiesznie niska, chociaż jak się za chwilę przekonacie, oszczędności sięgają znacznie dalej. Niemniej korpus pozostaje wykonany poprawnie. Jest prosty, klasyczny, ugina się też raczej standardowo jak na klawiaturę opartą o membranę, wydając sporadyczne skrzypnięcia. Nic przesadnie przerażającego, ale też trudno Tigera nazwać wzorowo spasowanym. Tworzywa są chropowate, ale z podatnością na odbicie refleksów. Nie nazwałbym tego takim typowym matem. Jest to definitywnie trudna w utrzymaniu tekstura, która bardzo szybko zbiera nieprzyjemne odbicia odcisków palców. Pod spodem zestaw gumek antypoślizgowych. Przy płaskim ułożeniu aktywne są wyłącznie dwie. Od razu mówię, stabilność wówczas wynosi zero. Z kolei przy uniesieniu również ogumowanych nóżek wzrasta znacząco i klawiatura zaczyna stawiać opór czy to na gołym blacie, czy też na podkładce. Kabel jako ostatni punkt programu w tym momencie przytwierdzony na stałe w gumowej powłoce. Nie mam co do niego jakichś większych uwag. Oczywiście jest tutaj obecne podświetlenie, natomiast nie jest to RGB, tylko strefówka. Przy okazji mamy dwa tryby działania, czyli stały, oddychający. Ewentualnie możecie skorzystać z możliwości jego wyłączenia. No i wiadomo, natężenie jako regulacja oraz szybkość w przypadku oddychania. Ogólnie tych funkcji troszkę na klawiaturze jest, natomiast nie nastawiajcie się na jakąś spektakularną ilość. Mamy strzałki, mamy trochę sublegend wyszczególnionych w zakresie niektórych przycisków, ale nic wybitnie szalonego. Zresztą całą specyfikację, całą listę tych skrótów znajdziecie w tej oto książeczce. Także polecam się z nią zapoznać. Generalnie jest to jedna strona. Jeżeli chodzi o skróty, są one wyszczególnione na keycapach jako sublegendy pod głównymi symbolami. Oczywiście wszystkie elementy graficzne są laserowo wypalane na ABS-ie. Czy to wada? Gdyby klawiatura była droższa, pewnie tak, ale za 60 zł nie chcę się tutaj jakoś przesadnie rozwodzić, bo nie miałem absolutnie żadnych innych oczekiwań. Keycapy mają delikatną teksturę startową, która z czasem oczywiście zacznie błyszczeć. No i kolejna rzecz, keycapy są na 99% osadzone na stałe. Próbowałem je wyczepić keycap pullerem, ale siedzą dosyć mocno w mlecznej obudowie tworzącej taki swoisty plate z kominkowymi mocowaniami. Stawiam zatem, że są po prostu niewyjmowalne, a nawet jakby jakimś cudem udało się je wyrwać, no to wtedy wymiana po prostu graniczyłaby z cudem przez system mocowania. Jedyne co w tej sytuacji mogę natomiast powiedzieć na plus, to to, że kominek trochę lepiej stabilizuje pracę nakładki w pionie, więc całość nie jest aż tak chybotliwa. Generalnie sama membrana oczywiście serwuje nam z automatu pewne ograniczenia. Przykładowo anti-ghosting jest oznaczony na pudełku jako 15 klawiszy, ale to też w określonym układzie. Są sytuacje, gdzie znacznie mniej przycisków klikniętych naraz po prostu nie reaguje,
ze względu na wspólne ścieżki. Inna sprawa to dosyć specyficzna praca. Ten typ klawiatury to oczywiście dosyć charakterystyczna praca, gdzie podczas aktywacji jesteśmy w stanie wyczuć ten moment wybrzuszenia membrany. Tiger oferuje nam 8 milisekund opóźnienia, a co za tym idzie odświeżanie tutaj to 125 Hz. Warto też wspomnieć, że podano specyfikację samego switcha, jakkolwiek to brzmi, mianowicie aktywacja na poziomie 2,5 mm, natomiast siła nacisku potrzebna do aktywacji to 55 gramów. Przy czym należy pamiętać, że skoro jest to membranówka, to również ta specyfikacja z czasem ulegnie wyrobieniu, a przez to rozumiem wyczuwalne zmiany w aktywacji. W tym momencie z kolei posłuchajcie, no jak ta klawiatura brzmi. Cicha membrana. No w przypadku dzisiaj testowanej klawiatury jest to pojęcie raczej względne, bo o ile mniejsze kliki są faktycznie ciche, tak duże stabilizowane keycapy wydają brzmienie adekwatne do ceny. Luzy są ogromne, stabilizacja minimalna, przez co odchylenie na spacji czy shiftach będzie bardzo wyraźne, a drut wewnątrz mocno, ale to mocno grzechocze i pozostawia taki metaliczny podźwięk. Na osłodę powiem, że wiele klawiatur mechanicznych na Ultimu serwuje gorsze akustyczne wrażenia, więc też nie ma jakiejś tragedii. Niemniej sama kultura, przyjemność z użytkowania w sytuacji, gdy oczekujecie w 100% cichej membrany, pozostaje bardzo przeciętna. Dochodzi do tego znikoma stabilność, o której wspominałem wcześniej, na blacie z pozycji płaskiej, no i wychodzi ogólnie obraz taki, którego można było się spodziewać za 60 zł. Mamy blokadę klawisza Windows, ok, jest delikatny anti-ghosting, ale jednocześnie żadnej aplikacji, możliwości spersonalizowania sprzętu, sama specyfikacja też pozostaje taka sobie. Generalnie z perspektywy nawet niedzielnego gracza, trudno brać tę klawiaturę w 100% na poważnie, jeżeli rozpatrujecie używanie jej w dłuższej perspektywie, kilkunastu miesięcy. Zatem zadacie pytanie, dla kogo została stworzona tak naprawdę klawiatura Fury Tiger? Przechodząc, moi drodzy, do podsumowania, podzielę się z Wami taką jedną wizją dotyczącą tej klawiatury, która może być jakkolwiek trafna w kontekście zasadności zakupu urządzenia. Mianowicie wyobraźcie sobie, że wokół nas krąży jakiś młody gracz, użytkownik, konsument, jak zwał, tak zwał, w każdym razie szkrab niewielki. No i on sobie zamarzył, że chce mieć taką miniaturową, gamingową klawiaturę, bo to jest teraz takie modne, ale jednocześnie trochę obawiacie się kupować mu jakiś droższy sprzęt i wtedy rzeczywiście zakup takiej membranówki za 60 zł nie powinien być przesadnie bolesny, nawet jeżeli za jakiś czas zostanie ona zalana, nie wiem, bobowitą, gerberem, czy jakimś innym pysznym soczkiem, ewentualnie jeżeli przeżyje pierwszego rage'a w CS-ie, czy też w LoL-u, to też nie powinno być Wam jakoś przesadnie szkoda, no bo w końcu nie jest to jakaś wybitnie droga klawiatura. W każdej innej sytuacji, jeżeli jesteście odrobinę bardziej świadomym konsumentem, jeżeli macie minimalne wymagania dotyczące urządzenia, no nie widzę sensu zakupu tej klawiatury, nie widzę też sensu jej polecania jakiegoś przesadnego, bo jest to rzeczywiście bardzo, ale to bardzo budżetowy sprzęt, pozostający w zasadzie imitacją czegoś, co faktycznie na rynku jest obecne, no i ma swoją grupę odbiorców. Mówię tutaj o urządzeniach 60%, ale wykonanych w jakiś sensowny sposób i oferujących dosyć fajne funkcje. No tutaj tego wszystkiego jest po prostu niewiele i jest to wykonane w dosyć średni sposób. Albo inaczej, jest wykonane adekwatnie do ceny, ale nic poza tym, nie oczekujcie tutaj żadnych, absolutnie żadnych fajerwerków czy większych możliwości kustomizacji samego produktu pod kątem funkcji, jakichś makr itd., itd. Także to wszystko ode mnie na dzisiaj. Wy koniecznie dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o Fury Tiger. Ja natomiast z Wami się żegnam. No cóż, klawiatura nam się trafiła 2 na 10, ale jednocześnie niezwykle mocno miałem ochotę ją przetestować, no bo 60 za 60 zł trafi się raczej sporadycznie. To tyle, trzymajcie się, pamiętajcie, żeby subskrybować, zostawić łapeczkę w górę, jeżeli całość Wam się spodobała, okazała się pomocna. No i co? Instagram, TikTok, Discord. A my widzimy się już niedługo. Cześć!